przez środowisko. Tym samym jest jedną z ważniejszych nagród, jakie otrzymałam w życiu. Do tej pory nagrody imienia Karola Miarki otrzymało ponad 100 osób. Podsumowano trzecią edycję akcji Kultura na Widoku. Dzięki portalowi o tej samej nazwie oraz ulicznym wirtualnym bibliotekom możliwe było pobieranie legalnych źródeł kultury, książek, filmów i muzyki. Kinga Jakubowska, prezes Fundacji Legalna Kultura, organizującej projekt, wyjaśnia, że miał on charakter ogólnopolski. Znaleźliśmy się w 20 tysiącach miejsc w Polsce, a projekt trwał 6 tygodni, o wiele krócej niż kiedykolwiek, dlatego że te 6 tygodni to jest rzeczywiście bardzo poważne zaangażowanie legalnych źródeł. Po prostu legalne źródła dały nam tę możliwość, żeby ta kultura była naprawdę tania. Fundacja Legalna Kultura podkreśla, że korzystanie z nielegalnych źródeł kultury to działanie na szkodę twórców. W akcję Kultura na Widoku zaangażowali się przedstawiciele świata filmu, muzyki i literatury. Wśród nich jest reżyserka Kinga Dębska, której film Moje córki krowy jest w nielegalnym obiegu. Kiedyś byłam okradziona, kiedy jechałam samochodem, stanęłam na światłach, ktoś mi wybił szybę i zabrał torebkę. Ja się mniej więcej tak czuję. Jakby mi ktoś zabierał część tego, co jest moje. Ale ja oczywiście to zrobiłam dla ludzi, bo to druga część mnie się cieszy, że ten film jest taki popularny i że właśnie ja się stałam tą gwiazdą wśród hakerów, bo to znaczy, że trafiam do ludzi, że robię filmy, które ludzie chcą oglądać, ale chciałabym rozmawiać z nimi w sposób kulturalny. W ramach projektu można było pobrać 1000 utworów, w tym filmy, spektakle teatralne i operowe, książki, muzykę, gry komputerowe oraz spacery wirtualne po muzeach i galeriach świata. Fundacja Legalna Kultura planuje w przyszłym roku kolejną edycję Kultury na Widoku. 24 godziny w Polsce i na świecie. Zbliża się 23, czas kończyć nasz magazyn. Ja już bardzo dziękuję za uwagę. Witold Tabaka, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. To będzie czas na refleksję w Polskim Radiu 24. W poniedziałkowe wieczory rozmawiamy o tym, co dzieje się w nas samych. Odpowiadamy na kluczowe pytanie: jak żyć? Razem ze zaproszonymi do studia psychologami, socjologami i specjalistami z innych dziedzin wsłuchujemy się w głos samych siebie. Słowem, wszystko o tym, jak funkcjonujemy wśród ludzi. Interakcje. W Polskim Radiu 24 w każdy poniedziałek tuż po 23. Zapraszam. Agnieszka Furtak-Bilnik. Autopromocja. Jest 23. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Premier Szydło podsumowała pierwszy rok urzędowania. W Wykrotach koło Zgorzelca oddano do użytku nową tłocznię gazu i prawie 60 km gazociągu. Unia Europejska wzmaga presję na Belgię w sprawie umowy handlowej z Kanadą. Ewa Worobiec, zapraszam. To był rok, który nauczył nas pokory, ale pokazał też, że determinacja i konsekwencja w realizacji założonego planu przynosi efekty. Podsumowała pierwszy rok swojego rządu premier Beata Szydło. To był dobry rok, powiedziała szefowa rządu. W każdym pokoleniu chcemy się zmierzyć z czymś wielkim. I czasami były to zrywy wolnościowe, które zawsze dawno walczono w Polsce o wolność. Natomiast tutaj, tak jeżeli ktoś chce zrobić coś dobrego, to gorąco zachęcam do tego, żeby rozważył właśnie wyjazd na misję, na takie doświadczenie misyjne, czy nawet na miesiąc, czy nawet na rok, właśnie po to, aby dać to, co najpiękniejsze z jego życia, czyli podzielić się swoją wiarą, tym pragnieniem czynienia dobra i uczyć się z tego właśnie taką szczerą wiarę dla Pana Boga. Bo skoro rzeczywiście drogi słuchaczu czy słuchaczko teraz myślisz o tym, żeby gdzieś poszukać swojego miejsca, premier Szydło przyznała, że nie wszystko udało się jej rządowi zrealizować, ale jak powiedziała, to roczne sprawozdanie, które przedstawi, posłuży temu, żeby wyciągnąć wnioski, poprawić błędy i postępować dalej według zamierzonego planu. A przede wszystkim doceniają to, co ma taki wymiar niematerialny, czyli właśnie dar wiary, została oddana do użytku nowa tłocznia gazu i prawie 60 km gazociągu.
pociągu, ważnego, bo łączącego polski system z niemieckim. O szczegółach Piotr Słowiński z Radia Wrocław. Nowa tłoczenia gazu i odcinek gazociągu pozwalają na przesuw gazu z sieci niemieckiej do Polski. Inwestycja ta towarzyszy budowie gazoportu w Świnoujściu i jest strategiczna dla kraju. Obejmuje gazociągi Lasów Jeleniów i Gałów Kiełków o łącznej długości około 59 km oraz tłocznie Jeleniów 2. Tłocznia jest w stanie przepompować 320 tysięcy metrów sześciennych gazu na godzinę. Budowa tłoczni i gazociągu trwała 2 lata i kosztowała 245 milionów złotych, z czego prawie 100 milionów to dotacja z Unii Europejskiej. Unia Europejska wymaga presję na Belgię w sprawie umowy handlowej z Kanadą. Dziś rząd federalny w Brukseli poinformował, że nie dostał upoważnienia od regionów i społeczności językowych, by podpisać porozumienie. Ku zaskoczeniu wielu, unijno-kanadyjski szczyt w najbliższy czwartek nie został jednak odwołany. Szef Rady Europejskiej uważa, że jest wciąż możliwy. Donald Tusk napisał o tym na jednym z portali społecznościowych po rozmowie z premierem Kanady Justinem Trudeau. O szczegółach Beata Płomacka. Nowej politycy zachęcili do znalezienia porozumienia w sprawie umowy handlowej, a zatem według przewodniczącego Rady i szefa kanadyjskiego rządu wciąż możliwe jest jej podpisanie w najbliższy czwartek. To kolejna presja na Belgię. Podobno Komisja Europejska cały czas negocjuje z przeciwnikami porozumienia. Rządy wszystkich unijnych krajów zgodziły się na złożenie podpisów pod umową, tylko Belgia odmówiła. Poproszono nas, by dziś dać jasną odpowiedź. Ta jasna odpowiedź brzmi nie. Tak mówił premier Belgii Charles Michel. Walonia podtrzymała dziś weto, a poparły ją region społeczny Bruksela i wspólnota francuskojęzyczna. Politycy z Walonii mówili, że potrzebują więcej czasu na analizę porozumienia, że nie będą działać pod presją i nie akceptują ultimatum. To ultimatum wyznaczyli liderzy unijnych instytucji, uznając, że poniedziałek to ostateczny termin na odpowiedź, czy Belgia zgadza się na podpisanie umowy, bo kilka dni trzeba, by przygotować szczyt w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjska premier Theresa May została w Izbie Gmin sprawozdaniem ze swojego pierwszego szczytu unijnego. Podkreślała, że Wielka Brytania zamierza odgrywać rolę pełnoprawnego członka Unii Europejskiej. Do końca rokowań o Brexicie i nie wyrzeknie się współpracy z nią również po rozstaniu. Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, ale nie Europę. Nie odwracamy się plecami do naszych przyjaciół i sojuszników, powiedziała premier May. Podkreśliła, że to Londyn wrócił pod obrady szczytu w kwestii postępowania Rosji w Syrii. Wielka Brytania będzie też nadal uczestniczyć w szukaniu rozwiązań kryzysu imigracyjnego. A najpierw myślałam, że będziemy dalej zapuśnie wspierać naszych europejskich partnerów, w tym obecnością naszej marynarki na Morzu Egejskim i Śródziemnym, powiedziała premier May. W kwestii Brexitu próbowała przekonać posłów, że zdołała wyrazić innym unijnym przywódcom stanowisko swego rządu, ale opozycja wytknęła jej, że nikt nadal nie wie, co dokładnie oznacza jej hasło Brexit znaczy Brexit. Brytyjska premier powiedziała, że ujawniła w Brukseli, iż złamała zakaz prowadzenia przez Londyn własnych rokowań handlowych. Wyjaśniła, że Wielka Brytania już obecnie rozmawia o swoich przyszłych stosunkach handlowych z państwami trzecimi. Nie podważa to planów handlowych Unii Europejskiej i nie stanowi dla nich konkurencji, powiedziała premier May i dodała, że jest zawiedziona fiaskiem unijnych rokowań z Kanadą. Dla Polskiego Radia Grzegorz Zimmer, Londyn. We wtorek na południu województw małopolskiego i podkarpackiego zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Na termometrach od 8-10 stopni na krańcach północnych do 17-19 na południu. Dlaczego o tym? Ponieważ tak zastanawiam się troszeczkę, bo przynajmniej uciekałem gdzieś daleko do takiego postrzegania misji. Że Agnieszka Dobrońska w Polsce rozpoczęła obronę tytułu w kończącym sezon turnieju mistrzyń w Singapurze. Polka grająca w grupie białej nie dała rady Rosjance z Kiepłanie Kuzniecowej, przegrywając 5-7, 6-1 i 5-7. Po meczu na konferencji prasowej Polka stwierdziła, że błędy bardzo dużo ją kosztowały. A jak ocenił mecz radwański finalista turnieju Masters sprzed 40 lat Wojciech Szczak?
na pewno jakieś rozczarowanie, gdzie prowadzi się 4-1 w pierwszym secie. Trochę czasowo przegrywa poważnie 5-7, gdzie wygrywa się w drugiego seta 6-1 i chce prowadzić 2-0, a później jest do tego piłka meczowa. No to wiadomo, że żal, ale Kuźniakowa za nim chodzi, że mimo tych wszystkich podróży, zmian czasu, była zmęczona, a mimo wszystko nie jak wygrywa z Agnieszką. Agnieszka przegrała naprawdę z wielką mistrzynią, było to wspaniałe widowisko, także tym możemy się pocieszyć. Jutro zostaną rozegrane mecze drugiej kolejki grupy czerwonej. Do półfinału awansują po dwie najlepsze tenisistki z obu grup. Łukasz Kubot z Brazylijczykiem Marcelo Melo w biegu oraz Marcin Matkowski z Hiszpanem Davido Moreno. Brazylei awansował nie do ćwierćfinału gier deblowych. Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, napastnik również Bayernu Monachium, znalazł się na liście 30 piłkarzy nominowanych przez fachowy magazyn piłkarski France Football do zdobycia złotej piłki za mijający rok. Rozstrzygnięcie tego plebiscytu 13 grudnia. Z kolei Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej swojego laureata wyłoni na specjalnej gali 9 stycznia przyszłego roku. Ruch Kożuch pokonał koronę Kielce aż 4-0. Na zakończenie 13 kolejki Ekstraklasy. Bramki zdobywali Jarosław Niezgoda, Łukasz Moneta, Piotr Świelonk i Paweł Oleksyk. Dwaj strzelcy goli Moneta i Świelonk oceniali. Mogę mieć dwie bramki, ale dobrze, że Łukasz dobił to uderzenie, bo w ostatnim golu brał nam się dużo łatwy. Najważniejsze dla nas było 3 punkty. Fajny mecz. Dzisiaj myślę, że cała drużyna zagra bardzo dobrze. To też buduje atmosferę. Widać było, że każdy chce, każdy walczy. Efektem tego były te 4 bramki. Najważniejsze były 3 punkty. W rozgrywkach piłkarskiej Ekstraklasy prowadzi Lechia Gdańsk o 4 punkty przed Jagiellonią Białystok i Ruch Termalką Niesiecza. 5 miejsc na końcu tabeli dorobkiem zaledwie 14 punktów zajmują Górnik Łęczna, Ruch Kożuch, Gwiazdy, Gliwice, Wisła Kraków i Korona Kielce. Siatkarki zakończyły dzisiaj drugą kolejkę meczem w Bielsku Białej, gdzie miejscowy PKS przegrał z budowlanym Toruń 1-3. Rozgrywająca najlepsza siatkarka meczu Marta Wójcik. Bo ciężko ten mecz nam się nie układał od początku, mimo że miałyśmy fale jakby wygrywające, cały czas walczyliśmy przede wszystkim ze sobą. A więc to nie jest zespołem, który położy się i będzie czekał na gry po pierwsze, to są doświadczone zawodnicy. Bardzo się cieszymy, naprawdę. W rozgrywkach Ekstraklasy siatkarek na czele Chemii Police przed Toruniankami. Oba zespoły bez porażki mają tylko po jednym straconym secie. Rafał Majka w przyszłym sezonie będzie startować w nowej grupie kolarskiej Bora Transgrofe. Brązowy medalista z tej Igrzyskowej Wizji z Rio de Janeiro wierzy, że ta zmiana ułatwi mu zwycięstwo w jednym z wielkich turów. Ta drużyna powstanie tak jakby na nowo naprawdę, bo dzieli Petra Sagana mistrz świata, ale ja też będę jednym z liderów. Miałem bardzo dużo propozycji i do innych ekip. Już nie chodziło o same zarobki, czy będę dostawał więcej turów, czy tam. Chodziło o to, żeby być naprawdę tym liderem na jednym z tych wielkich turów, żeby trenować i być jak najlepszy. To prócz Rafała Majki i mistrza świata, Słowaka Petera Sagana w barwach Bora Transgrofe będą występować również inni polscy kolarze. Maciej Bodnar i Paweł Poliański, a także Włoch Mateo Pelucci i Portugalczyk Jose Mendes. Jest 20.10, Agnieszka Kotowina zaprasza na intelektualna, językowa szczególnie, 4 dni tylko udziały wtorek, czwartek, piątek jest właśnie formacją językową. Pierwszy tablet, tak od pierwszy smartfon czy pierwszy laptop. Dobrze wiemy, że dzieci zaskakująco wcześnie i zaskakująco szybko odnajdują się w tej świecie cyfrowym. Najpierw sami rodzice puszczają im dalszy do miejscowości. Ile z pokoju, a potem przyszulaki radzą sobie już z pana. Pochłonięte do reszty. Jak dużo wiemy o tym, co nasze małe dzieci robią w sieci i do czego nie są nie, na co warto im pozwalać i kiedy mówić i zdecydowanie stop. Zatem do pytania dzisiaj naszym gościom. Gościem Gracji są Monika Pelkowska, psycholog dziecięcy, poradnia FOTAM. Dobry wieczór, dobry wieczór, a także Krzysztof Zieliński, ekspert firmy Do pana Krzysztofa najpierw pytanie, jakie strony są najczęściej odwiedzane przez dzieci w wieku 7 plus, bo oczywiście jeśli mówimy o dzieciach, to tutaj warto rozróżnić na dzieci na młodzież, to nie jest to samo. Nie tego samego szuka w internecie 6-latka, 13-latka, prawda? Dokładnie to właśnie te środowe składy przez cały rok jakoś uzupełniają tę wiedzę, również taką bardziej praktyczną, jakoś
uspokajają, jeśli kurtyna gdyby nadjęła, przez to, że jest ta strona intelektualna też oprócz tej właśnie na wersji duchowej też jest brana pod uwagę, także polecamy tę szkołę, tak to nazwę misjonarza, ten kurs formacyjny, który jakoś sprzyja i myślę, że jakoś kierunkowuje na misję, chociażby przez kontakty misjonarza. My w komisji mamy przez rok około 700 misjonarzy, które nas odwiedzają. W roku było to 700 misjonarzy przyjechało do nas do komisji po dotacje wakacyjne, po jakieś tam inne subsydia, dotacje specjalne, ale mimo wszystko przyjechali po to, żeby być i też odwiedzić tych naszych, którzy przygotowują. Także jest okazja dialogu, spotkania, pobycia z nimi. Każdego roku, każdego dnia jest ktoś na obiedzie z jakiegoś innego kraju. To jest piękne, że mają naocznie spotkanie z tym, który wrócił z terenów misyjnych, z frontu misyjnego i ma okazję posiedzieć z nimi przy kawie czy przy innej okazji, wejść na wykład w innym języku, opowiadać o tym, co przeżywa i czym jest dla niego, kim jest dla niego Chrystus, ten, którego ewangelizuje, którego przekazuje. Dziękujemy. Prosimy Radio Maryjo. Spokojnie mogą tworzyć własne nie będzie pochwalony na wieki wiek wieczny. A jeśli chodzi o starsze, no dzieci, młodzież bardziej już może tak na granicy od 10 lat w górę. Mam taką sprawę, która no, w ogóle popieram bardzo wszelkiego rodzaju misje i zbieranie pieniędzy i tak dalej, bo uważam za coś wspaniałego. To może przynieść dla naszych misjonarzy i komunikacji. Ale jest temat taki, że środki zakonne, które kiedyś brały właściwie to można nazwać również misją szpitalną w Polsce, o czym się ostatnio nie mówi w ogóle. Konsumpcji internetu, czy bardziej tablety, smartfony, chłopcy bardziej duże komputery, przyjazna atmosfera. Wiadomo, że rodzice powinni mieć kontrolę nad tym, co robią dzieci w sieci, ale jak tę kontrolę sprawować? Czy zaglądać dziecku w monitor przez ramię, czy może ustawiać zawczasu jakieś blokady? To pytanie do pani Moniki. Na pewno dla każdego rodzica jest to ważny temat, żeby mieć wgląd w to, co robi dziecko. W ogóle generalnie robi, nie tylko co w sieci robi. I istnieje wiele kampanii społecznych, które zachęcają rodziców do tego, żeby używali oni przede wszystkim filtrów rodzicielskich, które w pewien sposób wpłyną na to, jakie treści dziecko będzie widziało w tym internecie. Czy warto to robić, czy trzeba to robić, tak naprawdę jest to decyzja każdego rodzica, ale raczej nie jestem za takimi rozwiązaniami, kiedy to można w swoim komputerze czy w swoim smartfonie widzieć dokładnie każdy ruch dziecka w internecie, bo jest to jednak zbyt duża ingerencja w to, co ono chciałoby robić, a co kiedyś nawet było dostępne, tylko może nie robiono tego w internecie czy w komputerze jako takim. Tylko gdzieś każdy uważam, że powinien mieć takie możliwości misyjne, wolontariatu misyjnego. Właściwie na tym się opierałam i mogłabym powiedzieć właśnie kilka słów co do tego, też co do wolontariatu, jak i co do tych uczynków miłosierdzia. My wyjechaliśmy z Diakonii Misyjnej Ruchu Światło Życie wraz z Igą i z Anią. Pojechałyśmy we trzy do Domu Miłosierdzia i właśnie tam zajmowałyśmy się osobami starszymi, które wymagały opieki, które potrzebowały pomocy. I była tam siostra Adriana, która zarządzała tą instytucją. I właśnie nasze dni, tak jak już wcześniej wspominałam, zaczynało się właśnie od Eucharystii. Psychologicznie to następnie robiłyśmy takie rzeczy, które właśnie wymagały dużej dawki takiego miłosierdzia, gdzie trzeba było tym ludziom pomagać, nosić jedzenie, rozdawać każdemu, karmić osoby, które wymagały pomocy, które nie potrafiły jakoś same sobie z tym radzić. Też pomagałyśmy w takich czynnościach codziennych, jak sprzątanie, pranie, maglowanie, czy też rozdawanie też obiadu.
rozdawanie kolacji, rozmowy, bycie z takimi ludźmi, ludźmi, którzy potrzebowali pomocy, bycia obecności tej drugiej osoby. Nakładki na przeglądarki, które też chciałam powiedzieć o języku, ponieważ tutaj pani Barbara mówiła, że może to być trudność, może to być przeszkoda, nie znać języka, jechać w obce miejsce, do obcych ludzi, którzy mówią w innym języku niż my. I rzeczywiście na początku sądziłyśmy, że nauczymy się języka dobrze, nauczyłyśmy się cyrylicy ukraińskiej, rosyjskiej też, ale jedna z naszych koleżanek, Ania, znała dobrze język rosyjski i bez problemu się dogadywałyśmy, ale potem zauważyłyśmy, że tak naprawdę językiem, jaki najlepiej trzeba znać, wjeżdżając na misję, czy też po prostu codziennie, to jest język miłości. Jeśli chodzi o jakieś i trzeba marki, go po prostu praktykować codziennie, każdego dnia, żeby o nim nie zapominać. Aplikacje, albo inne w ogóle i nie tylko, żeby wyjechać na misję, to są takie narzędzia, ale po prostu w codzienności, zarówno, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Na to, żeby dziecko było bezpieczne w sieci, jak i też na to, bo pan powiedział, że Iga nauczyła nas takiej pieśni przed jedzeniem. Dzięki takiemu narzędziu ja jej nie zaśpiewam, ale mogę powiedzieć, tak? Mogę sprawdzić zarówno historię, jak i mogę ustalić też czas. To jest mi bogactwa, nie nędzę. Karm mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niepiękny i nie rzekł, a któż to jest Pan. A faktycznie dzieci poświęcają więcej czasu. Jakby to nam przypominało każdego dnia, co jest najważniejsze, czy też może bardziej, kto jest najważniejszy i po co my tam pojechałyśmy. Po co tam pojechałyśmy? A jeśli chodzi o co mamy też z tego wynieść? To nie jest tak, że odjechałyśmy stamtąd i nasza misja się skończyła. Właśnie nie. Na tyle swobody, nasza misja trwa i obejmujemy modlitwą tych ludzi, którą posługiwałyśmy, ale też pragniemy to przenosić na konkrety. I też właśnie organizujemy taką akcję Panda i wspieramy przez to nasze działania misyjne oraz też wiemy, że dobrą relację między dzieckiem a rodzicem. Są potrzebne właśnie w tym domu poziom miłosierdzia wobec dziecka na pewno będzie zaburzał zaufanie rzeczy, do siebie wzajemne, są na czyli dziecko wtedy nie ufa rodzicowi, a znowu rodzic nie ufa dziecku. To tak w kółko się kręci, mamy koło zamknięte i tak naprawdę trudno jest bardzo zbudować dobrą relację czy więź. Na pewno jeśli chodzi o małe dzieci, myślę tutaj o takich przedszkolakach i dzieciach w klasie pierwszej, drugiej, trzeciej, nawet do czwartej. Ważne jest udział rodzica w ogóle w tym zaznajomieniu. Że jest to bardzo, bardzo ważne, ponieważ jestem pewna, że wiele czynności, które tam dokonałyśmy, nie dokonały się same przez nas, ale przez to, że było tam dużo modlitwy, że było też dużo powierzania spraw właśnie świętym. Tym bardziej, że teraz zbliża się niedługo czas wszystkich świętych, to myślę, że warto ich prosić o pomoc, szczególnie właśnie na misję. Dziecko będzie samo sobie ufało. Jeśli ono sobie zaufa, to też i rodzic jemu zaufa i tak naprawdę wtedy kształtujemy ten poziom odpowiedzialności za to, co się dzieje, bo tak naprawdę taka kontrola post factum to wiąże się w, tak jak sobie wyobrażę w ogóle tę sytuację, tylko i wyłącznie z tym, że rodzic przyjdzie i zrobi awanturę, że dziecko coś tam obejrzało, ale tak naprawdę dziecko już to obejrzało i właściwie nie do końca to spowodowało, że ona nie weszła na daną stronę internetową. Raczej rozmawiałabym z dziećmi, komunikowała różne niebezpieczeństwa, które mogą być w sieci i tak naprawdę jeśli my ufamy dziecku, to naprawdę jest niewysokie prawdopodobieństwo, że dziecko nie będzie widziało treści, których my byśmy nie chcieli. Ale tak naprawdę wiele tych treści tak zwanych niepożądanych przez nas dorosłych, dzieci oglądają pod wpływem rówieśników i dzieje się to w szkole bądź na tak zwanym podwórku, kiedy mają dostęp do internetu nie przez Wi-Fi, tylko przez swoje komórki. A jeżeli już faktycznie coś się takiego wydarzy, tak jak pani mówi, coś, co generuje bardziej awanturę, to znaczy dowiemy się w jakiś sposób, że dziecko korzystało z narzędzi, z takich stron, co do których my mamy wiele obaw, że na przykład promują jakieś zachowania agresywne, teraz chociażby związane z terrorem,
terroryzmem, albo związane z używkami wszelkimi, albo pornograficzne. Jeżeli dziecko coś takiego już wiemy, że miało z tym styczność, to jak to zachować? Na pewno rozmawiamy spokojnie, bez żadnych wyrzutów, bo jeśli dziecko zauważy w nas taką pretensję na samym wejściu, to myślę, że całkowicie zamknie się w sobie i nie będzie chciało rozmawiać. Przede wszystkim troszeczkę studiowałabym tutaj pogląd ten pierwszy na dziecko, to znaczy zapytałabym, co widziało, co myśli o tym, co widziało, czy wcześniej to widziało i tłumaczymy to, co tam zostało podpatrzone i opowiadamy o tym, czy to jest wartościowe to oglądać, czy nie, co to nam daje, czego nam to nie daje. Oczywiście teraz rozmawiamy na poziomie takiej abstrakcji hipotezy, bo nie mówimy o konkretnym temacie, natomiast na pewno zapytałabym dziecko, skąd w ogóle wie o tym, jaka jest historia tego, rozmawiałabym o tym bardzo spokojnie. To myślę, że raczej odpowiedź na to, skąd wie, to będzie dość jasna, bo pewnie się dowiedziało, tak jak już pan Krzysztof Zieliński powiedział wcześniej, na przykład od rówieśników, ale jeżeli zadamy dziecku pytanie, no dobrze, no a co ci dodaje, że widziałeś to albo tamto, przeczytałeś taki albo inny artykuł, który nie jest taki przeznaczony, to możemy użyć tego różne odpowiedzi, a chyba jednak zależy nam na tym, żeby dziecko już więcej tego nie zrobiło. Mówimy to, że zależy mi na tym, żeby się tego nie oglądał, bo uważam, że nic to dobrego nie przynosi, można przez to źle spać, usłyszeć coś strasznego, można, wiesz, trudniej potem się zakolegować z innymi ludźmi, tak naprawdę mi już tak nie wygląda. Zobaczymy, jaki jest nasz pogląd tak naprawdę na daną sprawę. Natomiast, no też tak racjonalnie na to patrząc, to dzieci mimo wszystko uważam, że mają ogromną wiedzę dotyczącą tego, co jest zakazane w internecie i wchodzą na te strony, bo mają nieograniczony dostęp do tego internetu z kolegami. I tak naprawdę ja jako matka mogę rozmawiać z dzieckiem, ale jeśli dam mu komórkę, bądź jego koledzy mają komórki, gdzie jest nieograniczony ten dostęp, te treści będą się non-stop właściwie przebijały. No właśnie, panie Krzysztofie, pan Krzysztof Zieliński, jakie są rozwiązania technologiczne, jeśli chodzi o rozróżnienie na przykład laptopy, tablety i telefony komórkowe? Czy takie blokady, czy filtry też można założyć na telefon komórkowy? Tak, można. Na przykład na aspekt telefonu są konstruowane, że starsze dzieci na telefonie są na Facebooku, Instagramie, w innych aplikacjach społecznościowych. Możemy tylko zabronić instalowania tej aplikacji. Na pewno, tak. Dziecko ma tą aplikację, no to eksploruje. Na przykład najbardziej popularny w tej chwili Facebooku. Jeden z misjonarzy nie mamy wpływu na to, czy mamy wpływ na to, żeby sprawdzić oczywiście znajomy, natomiast nie mamy wpływu na to, jaki będzie prowadzona dyskusja, teraz jakbyśmy się wspierały. Natomiast zastanawiałem się, bo pamiętam swoją młodość, wtedy były filmy na chałupa, ale tak, też nie zawsze dałem dostosowane do mnie filmy, tak, z moimi kolegami właśnie. I pewnie dzieci będą chciały zawsze eksplorować, czyli sprawdzać coś. Moja córka ma 12 lat, jest fanką Banshee, tak opisała słowo depresja. Dlaczego depresja? Może Banshee ma depresję, chciałam się dowiedzieć o co chodzi. Jak tu pogodzić? Często dzieci też pisują słowa do wyszukiwarek, które gdzieś zasłyszały. Pomiędzy tym zaangażowaniem misjonarza staje się dla nich odpowiedzią. Całego swojego dorobku i pomysłu, a wykorzystanie ludności mówiliśmy o blokadach, a wybudowanie kościoła może nie będzie taki cudny i taki trwały, nie wiedzą do końca, jak takie coś zainstalować, że to wszystko jest w naszych przeglądarkach internetowych, prawda? Wystarczy sobie wyszukać chociażby jakiś filtr rodzicielski, wyszukiwarkę internetową i też tam takie narzędzia się pojawią. Ale jeśli chodzi na przykład o taką granicę z zaufaniem, myślę tutaj o dzieciach i o nastolatkach, które osiągają na przykład 18 rok życia. Czy w jakim momencie na przykład takie blokady powinniśmy dziecku wyłączać, mówić mu, no dobrze, to od teraz decydujesz sam o sobie, mam do ciebie zaufanie. Jak powinna wyglądać taka kwestia?
Na pewno starsze nastolatki, myślę tutaj o wieku powyżej 15 roku życia, szczególnie 16 rok życia, kiedy tam już to dziecko może stanowić o sobie w pewnym zakresie, nawet prawnym. To jest człowiek, u którego powinniśmy już zauważać takie większe poczucie odpowiedzialności za siebie. I to poczucie odpowiedzialności jest ściśle związane z tym, jak my jako rodzice postępowaliśmy do tej pory z tym dzieckiem. To znaczy, jeśli do tej pory zdążyliśmy stworzyć taką relację, że ufamy dziecku, że ono bierze odpowiedzialność za swoje czyny i jest w stanie rozgraniczyć to, co jest dla niego dobre, a co złe, to tak naprawdę taki nastolatek jest już prawie samodzielny, jeśli chodzi o takie stanowienie o sobie bądź życie. Natomiast kiedy nie mamy zbudowanej tej relacji właściwie i nie ufamy dziecku, to ja bym może nie szła w taką całkowitą kontrolę, ale raczej w terapię rodzinną, żeby zacząć się komunikować z tym dzieckiem, bo istnieje wiele rodzin, które zapętlają się właściwie w tym, żeby cały czas kontrolować, zakazywać, nakazywać i ten bunt, który rodzą te zakazy, nakazy w dziecku, tak naprawdę i tak nie zmienia tego, czy ono będzie wchodziło na jakieś strony, czy nie, czy będzie się słuchało rodzica, czy nie. Tak naprawdę mamy wtedy problem komunikacyjny w rodzinie. To zabrzmiało dość poważnie, to co pani powiedziała, terapia rodzinna, tak? To rozumiem, że to jest coś realizowanego od tak po prostu w domu? Terapia rodzinna to jest spotkanie ze specjalistą mające na celu, spotkania takie cykliczne ze specjalistą mające na celu wypracowanie możliwości komunikacyjnych w tych rodzinach, które nie radzą sobie z komunikacją. To znaczy tam, gdzie są wieczne awantury, kontrole, nakazy, dziecko się buntuje, ucieka i tym podobne. Bo my w tym kontekście rozmawiamy akurat dzisiaj o internecie, natomiast nie oczekujmy, że dziecko, które nam nie ufa i któremu my nie ufamy, nagle to zrobi, dlatego że nam się tak chce. To jest głębszy problem i ten problem powinien być skonsultowany ze specjalistą. Pedagog szkolny to dobry adres? Niekiedy tak, chociaż nastolatkowie najczęściej nie ufają specjalistom zatrudnionym w szkołach, a wiąże się to z tym, że tam istnieje wysokie prawdopodobieństwo wycieku tych informacji. Jeśli decydujemy się na terapię rodzinną, powinniśmy iść do stricte terapeuty od spraw rodzinnych. A czy w ogóle, jeśli chodzi o nastolatka, to słowo kontrola jest dobrym słowem, czy to jest raczej tak, że moglibyśmy mówić o po prostu o bezpieczeństwie takiego nastolatka? I tutaj takie sformułowanie zakłada właśnie zaufanie do młodego człowieka. Zaufanie wiąże się z tym, że ufam temu, co dziecko robi, co dziecko mówi i wielokrotnie doświadczam tego, że faktycznie to jest prawda. To, do czego się zobowiązał, to faktycznie potem wypełnia. Natomiast kontrola jako taka, myślę, że nadal istnieje, dopóki dziecko nie jest samodzielne, ale im jest starsze, no to wiadomo, że my coraz mniej używamy metod kontrolowania dziecka. A jeżeli nie mamy żadnych podejrzeń wobec naszego dziecka, czy to nastolatka, czy to młodszego człowieka, to na jaką swobodę powinniśmy takiemu dziecku pozwolić, jeśli chodzi o korzystanie z internetu? Na pewno dziecko w młodszym wieku powinno mieć ograniczone pole, jeśli chodzi o dostęp do takich tak zwanych dorosłych treści. Polecam bardzo oglądanie razem z dzieckiem różnych atrakcji na portalach, gdzie można obejrzeć dużo filmików. Ja też to robię z moimi pacjentami, dlatego że wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, czym się to dziecko w ogóle interesuje. A niestety dzieci skarżą mi się na to, że rodzice mówią, że wszystko, co one oglądają w tym internecie, to jest głupie. I tak naprawdę, kiedy my usiądziemy z dzieckiem, zobaczymy, o co chodzi w tych gierkach, w tym tworzeniu jakiegoś wirtualnego świata, który jest atrakcyjny dla dziecka, zobaczymy, w co te dzieci grają, to wtedy tak naprawdę budujemy to zaufanie i dziecko widzi, że te pasje, które ono ma, mogą być atrakcyjne dla rodzica. W audycji Interakcje rozmawiamy dzisiaj o tym, jak dzieci nasze mogą być bezpieczne w sieci, co powinniśmy zrobić, żeby tak właśnie było. Do audycji wrócimy już za kilka minut, a teraz powoli zbliża się 23:30, a to czas na informacje dnia. Autopromocja. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. 23:30, Ewa Worobiec, zapraszam.
Połowa społeczeństwa, 50%, negatywnie ocenia działalność Rady Ministrów, podczas gdy dobrze o pracy rządu mówi 2 na 5 Polaków, 40%. 44% Polaków dobrze ocenia wypełnianie przez Beatę Szydło obowiązków premiera, źle o pracy szefowej rządu mówi niemal tak samo liczna grupa, 45%. Prawie połowa Polaków, 48%, jest zdania, że prezydent Andrzej Duda dobrze wypełnia obowiązki głowy państwa. Natomiast 2 na 5 badanych wyraża przeciwną opinię. To był sondaż TNS. Polska została zaproszona do udziału w procesach prywatyzacyjnych na Białorusi. Dziś w Mińsku jednodniową wizytę złożył wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. W białoruskiej stolicy spotkał się m.in. z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Wziął udział w 20. Forum Gospodarczym Dobrosąsiedztwo, które w tym roku przyciągnęło 400 firm z Polski i Białorusi. Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że do tej pory trudno było wziąć udział w prywatyzacji białoruskich firm. Uzgodniliśmy z panem premierem, z panem wicepremierem listę przedsiębiorstw średnich i większych, ale również całkiem dużych, na przykład Skarbu Banku na Białorusi, które potencjalnie mogłyby być przedmiotem sprzedaży. Oczywiście jest to zapewne normalna gra przecież rynkowa, więc nie jest powiedziane, że jakieś przedsiębiorstwa zostaną kupione od razu przez polskie firmy, ale otwiera się tutaj bardzo ciekawe okno do współpracy. Wicepremier Morawiecki powiedział, że w procesie tym dużą rolę mogłaby odegrać Bank Gospodarstwa Krajowego i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Polska obecnie jest według danych za pierwsze półrocze tego roku 3. partnerem handlowym Białorusi, 3. eksporterem na Białoruś i 9. inwestorem. Z kolei dla Białorusi Polska jest 6. rynkiem eksportowym. Szef Rady Europejskiej uważa, że unijno-kanadyjski szczyt w czwartek wciąż jest możliwy. Donald Tusk napisał o tym na jednym z portali społecznościowych po rozmowie z premierem Kanady Justinem Trudeau. Obaj politycy zachęcili do znalezienia porozumienia w sprawie umowy. A zatem według przewodniczącego Rady i szefa kanadyjskiego rządu wciąż możliwe jest podpisanie umowy handlowej w czwartek. Rządy wszystkich krajów zgodziły się na złożenie podpisów, tylko Belgia odmówiła. Premier Charles Michel poinformował, że nie został upoważniony, bo sprzeciw podtrzymał jeden z regionów, Walonia. Dziś poparują także region stołeczny Bruksela i wspólnota francuskojęzyczna. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości z życia Kościoła. Wspaniała jedność Polaków. Zrobiliśmy w Rzymie rawan. Tak uczestnicy podsumowali narodową pielgrzymkę Polaków do Rzymu. W 4-dniowej pielgrzymce uczestniczyło kilka tysięcy osób z całej Polski i przedstawiciele Polonii. Pielgrzymkę zakończyła wczoraj uroczysta msza w Bazylice Świętego Piotra. Odprawiana była przez kardynała Zenona Grocholewskiego. W homilii zachęcał on do realizowania myśli i rad, jakie papież Franciszek przekazał Polakom podczas swojej pielgrzymki do Polski. W mszy uczestniczyło kilkudziesięciu biskupów i blisko 250 kapłanów, a także delegacja państwowa. Pielgrzymka narodowa była dziękczynieniem Bogu za jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, za wizytę Ojca Świętego Franciszka w Polsce i Światowe Dni Młodzieży, a także za nadzwyczajny jubileusz Miłosierdzia. Klub Inteligencji Katolickiej świętuje 60-lecie istnienia. Z okazji przypadającego dziś jubileuszu uroczystej mszy świętej w kościele świętego Jacka w Warszawie przewodniczył kardynał Kazimierz Necz, metropolita warszawski. Stajemy wobec tego, co nazywamy dialogiem ze światem. Dialogiem, który nie jest sztuką dla sztuki, dialogiem dla dialogu, bo dialog nie jest celem. Tak samo jak otwarcie człowieka na świat nie jest celem w samym sobie. Jest drogą do tego, aby ludzie się poznawali i zbliżali. Przede wszystkim, by respektowali najważniejsze kryterium dialogu. Jest nim prawda i jej poszukiwanie. Mówił w homilii kardynał Necz. Klub Inteligencji Katolickiej powstał w 1956 roku. Przez dekady był jednym z najliczniejszych skupisk środowisk opozycji demokratycznej w Polsce. Poprzez akcje, projekty oraz inicjatywy swoich członków, klub tworzy przestrzeń do działania, wymiany myśli i dialogu. W roku jubileuszu Klubu Inteligencji Katolickiej laureatem przyznawanej przez niego nagrody Pontifici został ksiądz profesor Tomasz Halik, czeski duszpasterz, teolog, filozof, psycholog, jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli katolickich. Dziś ogłoszono nazwisko laureata. Samo wyróżnienie wręczone zostanie 19 listopada. Nagroda przyznawana jest za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich. W tym roku przyznano ją po raz 11. Przygotował ten serwis katolicki Przemysław Goławski. Interakcje w Polskim Radiu 24.
W interakcjach wracamy dzisiaj do rozmowy na temat bezpieczeństwa naszych dzieci w internecie. Gośćmi programu są dzisiaj pani Monika Perkowska, psycholog dziecięcy z poradni Co tam, a także Krzysztof Zieliński, ekspert z firmy Gemius. Odwołujemy się dzisiaj do raportu, który powstał kilka miesięcy temu. To jest badanie z tego roku przeprowadzone przez TNS Polska na zlecenie Orange Polska. We współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. I tutaj z tego badania wynika kilka bardzo ciekawych kwestii, między innymi to, że w wieku 8 lat już 85% dzieci korzysta z internetu, w wieku 5 lat to połowa. A jeśli chodzi o jedno-dwulatki, to 20% takich dzieci ma kontakt z internetem, tak deklarują rodzice. Jeśli chodzi natomiast o to, kto posiada własny sprzęt komputerowy, to jest to więcej niż połowa, jeśli chodzi o smartfon. Mówimy tutaj o dzieciach w wieku 10 do 18 lat. PC albo laptop ma 65%, smartfon 61%, a tablet 28%. Jeśli chodzi o pytania do naszych ekspertów, to przypomnę, że Państwo mogą pisać na adres interakcje@polskieradio.pl i zadawać takie pytania właśnie naszym ekspertom. A moje pytanie do pana Krzysztofa Zielińskiego jest takie. Jeśli chodzi o rodziców, to oni właśnie wskazują na pewne niebezpieczeństwa dotyczące tego, jak dzieci korzystają z internetu. I tacy rodzice głównie boją się tego, że dziecko będzie uzależnione od internetu, albo że nawiąże pewne kontakty czy znajomości z obcymi i spotka się z osobami poznanymi w internecie. To są główne obawy. A jak to jest faktycznie? To znaczy, czego się faktycznie rodzice powinni bać, jeśli chodzi o korzystanie dzieci z internetu? To, że powinni się bać pewnej nieodpowiedzialności młodych ludzi. To jest ostatnio popularne w przypadku mediów społecznościowych, że młodzi ludzie wyrzucają zdjęcia, często na zamknięte grupy, więc rodzice nie mogą ich oglądać. Często je komentują, no i może się pojawić fala hejtu. Jeżeli ta fala hejtu pojawia się w szkole, to można temu zaradzić. Jeżeli pojawia się w przestrzeni wirtualnej, to młody człowiek może po prostu nie umieć sobie z tym poradzić, ponieważ świat wirtualny czasami jest równie ważny dla niego jak świat rzeczywisty. Rodzice zapytani przez badaczy o to, czy na przykład są w kręgu znajomych swoich dzieci w danych profilach, w danych portalach społecznościowych, wskazują ci rodzice, że tak pół na pół, to znaczy połowa rodziców jest gdzieś tam z tymi dziećmi w kontakcie, a połowa nie. Ale to też przecież nie oznacza, że taki rodzic jest dopuszczony do obejrzenia wszelkich treści, które dziecko publikuje, prawda? Dzieci są bardzo sprytne i wiedzą, jak nałożyć pewne filtry, tak żeby dzieci nie, rodzice nie do wszystkiego miały dostęp. Absolutnie. No, trudno, żeby rodzic podsłuchiwał, czy miał wgląd w rozmowę 12-latków, natomiast na temat Minecrafta czy Battlefielda, bądź różnych innych grup, które są grupami zamkniętymi, mówią swoim językiem. Jest to prawdziwa społeczność, gdzie młodzi ludzie też znajdują rozwiązania pewnych swoich problemów i są blisko rówieśników. Wiadomo, że rodzicom jest bardzo trudno nadążyć za takimi technologicznymi nowinkami czy popularnymi grami, różnymi aplikacjami, ale czy aby mieć lepszy kontakt z dzieckiem i rozumieć te zagrożenia, to rodzic powinien starać się być na bieżąco ze Snapchatem, Pokemonami i Instagramem? Jak Państwo sądzą? Myślę, że rodzice starają się być na bieżąco, ale wracając do tego pytania, które było teraz zadane, to moja rozmowa piątkowa z nastolatkami, od których dowiedziałam się, że tak naprawdę jest bardzo dużo kont fejkowych na portalach społecznościowych, takie dla rodziców albo dla innych dorosłych, a tak naprawdę mają i tak jeszcze inne konta, dzięki którym mogą się swobodnie porozumiewać, więc na pewno to nie jest obowiązek rodziców, żeby być całkowicie na czasie i zapisywać się na te wszystkie portale i podglądać wszystko, co dziecko wrzuca. Można, tak jak powiedziałam, towarzyszyć dziecku, zapytać, co jest dla niego ważne w tym internecie, natomiast nie ma takiego obowiązku, żeby podglądać wszystko i wszędzie. Obowiązku nie, ale to zawsze jest tak, że jak młody nastolatek, czy to dziecko rozmawia ze swoimi rodzicami i rodzic próbuje jakoś dowiedzieć się, co tam u niego słychać, no to wie, że taki młody człowiek wie, że nie ma za bardzo kompana do rozmowy w rodzicu, jeżeli ten nie wie, o co chodzi z konkretnymi grami, które są właśnie na topie, albo
na przykład z aplikacją, która takiemu dziecku towarzyszy codziennie, a rodzic nie ma o niej zielonego pojęcia. Tak, i może na prośbę rodzica oczywiście pokazać, o co tam chodzi, ale rodzic nie powinien absolutnie zapisywać się na tą grę i też grać razem z dzieckiem, żeby mieć z nim lepszy kontakt. Sądzę, że przynajmniej to robię z moją córką. Oglądamy własne playlisty na YouTubie. Wywiaduje się, że są artyści, albo że jest taki zespół jak Gang Albanii. Dowiedziałem się o historii założycielu tegoż Gangu Albanii. Bardzo ciekawa postać i fascynująca dla młodych ludzi. Więc mogliśmy się powymieniać doświadczeniami. To w moich czasach był taką osobą kontrowersyjną. No, to bardzo ciekawe. No, tak w ten sposób też można również lepiej się poczuć, prawda? Na Instagramie też można się wymieniać i obejrzeć sobie, co jest wyrzucane przez młodych ludzi, dlaczego na przykład teraz są modne zdjęcia butów albo żywności. O co chodzi? Na przykład właśnie rodzice jeszcze wskazują na to w badaniu, że boją się tego, że dziecko będzie przesyłało lub publikowało pewne prywatne dane, adres zamieszkania, czy numer telefonu, czy prywatne filmy, na których widoczna jest na przykład cała rodzina. Takie są też obawy rodziców. Słusznie, czy nie? Ja spotkałam się z jedną kradzieżą w domu nastolatki, która powiedziała, że jedzie na 3 tygodnie na Facebook, na portalu społecznościowym. Wrzucała bardzo dokładnie, co robią i tak zwani koledzy. Absolutnie ryzykowne w ogóle, tutaj ja mówię o takim ewenemencie, ale jest to ryzykowne, żeby podawać takie swoje wrażliwe tak zwane dane i o tym zdaje się, że większość nastolatków jednak wie, ale małe dzieci nie wiedzą. Takie 8-letnie, 10-letnie jeszcze się na to mogą nabrać, więc tutaj rolę edukacji zarówno w domu, jak i w szkole uważam, że jest to ogromne. Jeśli rodzice na coś narzekają, jeśli chodzi o internet, to głównie na to, że dziecko po prostu za dużo korzysta z internetu. I pytanie mnie, czy rodzicom faktycznie zależy na tym, by kontrolować to, co dziecko robi w internecie. Bo 1/3 badanych mówi, że wcale nie chce zwiększać wiedzy o niebezpieczeństwach w sieci. Nie wiem, może uważają, że wiedzą wszystko, może uważają, że i tak nie zapobiegną, bo postęp technologiczny idzie za szybko. Myślę, że jest pewna bezsilność. W 19 wieku towarzystwa pediatryczne przestrzegały przed graniem w szach, uważając, że ściągają dzieci od ciekawszych rzeczy. Teraz marzymy o tym, żeby dzieci grały w energii w szachy. I to jest nieuniknione. Mówimy o pokoleniu natywnym internetu, czyli to są dzieci, które się urodziły z internetem. On był zawsze, który nas jest prąd, tak? On był zawsze i nie wyobrażam sobie, że życia bez prądu. Tego dla młodych ludzi w tej chwili internet jest pierwszym źródłem informacji o świecie. Ja też myślę, że jest pewna grupa rodziców, dla których w ogóle dla nich nie jest ważny ten internet i stąd nie chcą się dowiadywać więcej, bo dla nich to może być tak zwana czarna magia i oni tak naprawdę nie chcą się zagłębiać i lepiej nie wiedzieć, co tam się dzieje. Z drugiej strony myślę, że tak, że mogą być też rodzice, którzy myślą o sobie samym jako o rodzicu, który wie już bardzo dużo, nie musi tego tej wiedzy zgłębiać i sądzę, że dużą rolę też mają szkoły, odgrywają szkoły, które edukują rodziców chociażby na zebraniach rodzicielskich. Właśnie to, co pani powiedziała przed chwilą, to obawiam się, że to jest jednak zagrożenie. To znaczy takie, że rodzice myślą, że ten internet to jest czarna magia i że właściwie to lepiej się samemu do tego nie dotykać, bo i tak tego nie zgłębię, tak jak dziecko. I czy nie wydaje się państwu, że jednak warto zachęcić rodziców do tego, żeby próbowali jakoś podążać za tą modą, za technologicznymi nowinkami, chociażby właśnie po to, żeby mieć lepszy kontakt ze swoim dzieckiem? Warto jak najbardziej. Ja nawet czasami spotykam rodziców, którzy nie wiedzą, o co chodzi w tych oznaczeniach 7+, 12+, 18+ w grach i spotykam 8-latków, którzy grają w gry 18+, absolutnie z treściami, które są niedostosowane.